Asbiro. Alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego. No idea jest taka, żeby wyjść z nudnej sali i trochę spędzić czasu razem. Na przykład tutaj, gdzie sobie siedzimy na nartach, ale też słuchamy oczywiście wykładów, no bo nie ma to jak posłuchać sobie kolegi przedsiębiorcy, który gdzieś tam miał jakieś ciekawe doświadczenia. Ideą całego Asbiro nie są wyłącznie wykłady. Ideą Asbiro jest przede wszystkim stworzenie społeczności, przedsiębiorczych ludzi, którzy spotykają się razem, którzy wspierają się wzajemnie, którzy wymieniają się doświadczeniami. I tak naprawdę nie o te wykłady tutaj chodzi. Chodzi o to, co dzieje się po wykładach. Co tam dopiero po wykładach zaczyna się magia. Jest to jedyne takie miejsce, gdzie można się dowiedzieć czegoś od prawdziwych przedsiębiorców, którzy prowadzą prawdziwe, realne biznesy, w których mają i wzloty, i upadki. Ja na studiach nie miałem takiej możliwości i dopiero tutaj w Asbiro pierwszy raz spotkałem się z czymś takim, że sami przedsiębiorcy dzielą się swoim doświadczeniem. To jest jakby moim celem, tak? Żeby wychodząc z spotkania, z rozmowy ze mną, czuli się, że coś więcej wiedzą, że są w stanie krok do przodu w swoim biznesie, tak? Krok wyżej zrobić. I to jest jakby moje przesłanie. I te nasze wyjazdy integracyjne właśnie spełniają głównie rolę budowania tej społeczności Asbiro, tych przedsiębiorczych ludzi, którzy często w swoim własnym środowisku mogą być niezrozumiani, mogą spotkać się z jakimś problemem w swojej firmie. Ich firma nagle staje, napotyka na jakąś, na ścianę, na problem, którego sami nie potrafią rozwiązać. I wtedy spotykamy się tutaj. Każdy, kto skończył studia 20 lat temu, no to z wykładów nic nie pamięta, ale pamięta ludzi. Ci ludzie teraz zajmują jakieś tam stanowiska, prowadzą jakieś firmy, to są tak zwane znajomości. To ta społeczność przyciąga bardziej niż te zajęcia. Mało jest takich przedsiębiorców, którzy wiedzą wszystko o prowadzeniu biznesu, dlatego każde takie spotkanie, dla mnie nawet każda rozmowa z innym przedsiębiorcą, to jest zawsze coś nowego, co się dowiaduje. Są osoby z całej Polski, z różnych branż, z różnym doświadczeniem, z różnymi umiejętnościami i możemy się tymi doświadczeniami swoimi powymieniać. Siadamy przy piwie najczęściej i rozmawiamy. Każdy szczerze o tym, jak prowadzi swoją firmę i tutaj rozwiązują się problemy. I to jest najbardziej niesamowite w wyjazdach. One głównie skupiają się na integracji. Asbiro. Alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego.